Cześć wszystkim, znowu Point 7, przeciąg Factorio na modach. Dobra, tu jest nasz czołg Mark II. Dobra, jeszcze parę badań mi się robi. Jest on prawie wyposażony. Dlaczego prawie, to za chwilę powiem. Zobaczmy, co jeszcze możemy mu zrobić. Silnik overdrive'u, to chyba go będzie przyspieszać, więc też może się przydać. Dobra, w każdym razie wyposażyłem go w dwa reaktory fuzyjne pojazdu Mark I. Mark II jest na razie poza naszym zasięgiem. Dwa akumulatory Mark II. Teraz jeszcze zróbmy mu dwie tarcze. Dwie albo jedną. Nie, dobra, zobaczmy na razie jedną tarczę energetyczną pojazdu. I chciałem robić obronę laserową, ale okazało się mały problem, ponieważ potrzebujemy szlifowanych kryształów do tego. Okej. Okay. I zaraz się tym zajmiemy. Dobra. Silnik pojazdu overdrive. Tak, tego prędko również nie zobaczymy. Panel słoneczny dwójka, to potrzebujemy do tego srebra. Też raczej w sumie nie będzie nam przydatne, skoro mamy reaktory fuzyjne. Zobaczmy jeszcze, co to jest ta fuzja komórek. Nie wiem, czy tego będzie leczyć, czy coś. Nie wiem, dobra. W każdym razie to zbadajmy. Dobra, zrobi się nam pancerz jeden. 160 jednostek wytrzymałości, to chyba nie jest zbyt dużo. Dobra. Stawmy. Ładuje się. Okej, zbierasz zasilanie. No i dobra. Na razie wszystko wygląda ok. Ciekawe, czy to się nam wyświetla bateria czołgu, czy bateria pancerza, nie wiem. W każdym razie, czołg ten też ma chyba inne działo, bo ma działo Gatlinga. Zwykły czołg chyba nie miał działa Gatlinga, tylko miał jakieś zwykłe działo. Dobra. I w dodatku ma jeszcze artylerię czołgową. Ta. Czego nie zauważyłem. No i cóż, no to chyba tyle. A dobra, właśnie. Zdaje mi się, że włączałem Bob Enemies. Ale nie jestem pewien. W każdym razie to zobaczymy później. Dobra, zajmijmy się szlifowaniem. Dobra, to również dziwnych rzeczy potrzebujemy, więc na razie tego nie przebadamy. Dobra. Dobra, niech to się przebada również. Ja aż mogę. Dobra, rozpocząłem już fabrykę rzeczy potrzebnych do szlifowania. Właśnie jak tutaj się robi, jest... Bo na razie się dobrze robi, co? Chwila. Coś nam tutaj brakuje. Lime. Okej, dobra. Zaraz to naprawimy, na razie... Quick fix. W każdym razie tak, potrzebujemy do tego kamieni szlifierskich, kamieni polerskich oraz płynu do polerowania. Więc tak, kamienie szlifierskie robimy najpierw ze sprowadzkowanego krzemu, który otrzymujemy z silikonowych płytek, które sobie dostarczą siecią. Potem wytapiamy w chemical furnace z karbonem i otrzymujemy węglik krzemu, który potem dodajemy jeszcze stalową płytkę i mamy koło szlifierskie. Dobra, to jest pierwszy krok. Drugi krok to jest koło polerskie, które jest dużo prostsze do zrobienia, tylko potrzebujemy stalowych płytek oraz drewna i mamy koło polerskie, ale jeszcze potrzebujemy do tego płynu, który się robi z bazowego oleju mineralnego oraz z aluminy, czyli z tlenku glinu. No i to nam powinno wystarczyć, żeby wszystko szlifować. Dodatkowo zostawiłem tutaj jeszcze takie coś do sortowania, co tutaj przez chwilę działało. To nam sortuje żółte geody, ponieważ niebieskie geody dają nam tylko szafir i topaz, a my potrzebujemy jeszcze rubinu. Więc dodałem to i stąd będziemy brać rubin. Dobra, bierzmy się za szlifowanie. Tak, to są trzy
Będziemy mieli tego 3 stopnie. Najpierw surowy, potem cięty i potem szlifowany. Okej. Wszystkie są jeden na jeden. Tylko o różnych czasach trwania. Dobra. To zróbmy tak. 2, 3, dobra, nie zmieści nam się to tutaj. Więc możemy wzdłuż pewnie to robić. 2, 3. Tutaj będziemy potrzebowali dostarczyć wodę. Ale wodę mamy tutaj. Więc nie powinno nas stanowić problemu. Dobra. Tak, nie zmieścimy tego. Dobra. Znajdźmy na to gdzieś ładniejsze miejsce. Tu. Może bliżej tego, gdzie to się wytwarza. Ale nie, bo musimy również mieć wodę. To mamy tutaj. Tak, i przy okazji Rubit nam się kończy, więc jak wytępimy obcych, to również będziemy musieli się zająć nowym złożem Rubitu. Ale dobra, wszystko po kolei. Tu jeszcze chcę zostawić miejsce na parę dodatkowych fabryk. Tutaj chcę również mieć miejsce na ewentualne te fabryki, żeby podostawiać. Możemy gdzieś tutaj to zrobić nawet. Tam nie mamy za bardzo wody, co? No nie. Factorio. Dobra, nieważne. Zrobimy to tutaj. Aż tutaj mamy miejsce. Raz, dwa. No i tak. Raz, dwa, trzy. Tak, tylko wtedy to się już za bardzo nie zmieści. Dobra. Może przeniosę. Dobra. Cięty rubin, cięty szafir. Ciężko będzie dostarczyć wodę w ten sposób. Może tak zrobimy. Okej. Dobra. Tak. No i dobra, po kolei to tylko potrzebujemy rudy. Więc sobie ją zamówmy. Ruda rubinu. Ruda szafiru. Dobra, wodę zaraz tutaj też ściągnę. Możemy nawet jakoś tutaj pociągnąć tą wodę. Myślę, że nikt się za to nie obrazi. Dobra. Tu potrzebujemy również kół szlifierskich. Chyba nie ma za bardzo opcji, żeby to ładnie zrobić. Przynajmniej nie tak jak teraz to zrobiłem. Dobra, zróbmy po prostu koła szlifierskie.
One się jeszcze dorabiają. Świetnie. Teraz... No tak. No fajnie, dobra, to muszę przenieść. I tak. Tak, znowu to będzie poza zasięgiem. Tutaj. Środek polerski oraz koło polerskie. No i dobra. Będzie sobie jakoś tam działać. Tak, koła zaraz zostaną dostarczone. Już lecą robociki. Okej, a przy okazji... Zróbmy coś z tym może. Zróbmy easy fix po prostu. Tak będzie działało. Dobra. Ponieważ szkła nam trochę brakuje teraz do produkcji dalszych procesorów. Więc dobrze, żeby to było żeby to działało dobrze. Ale w przyszłości na pewno to gdzieś przeniosę na dół. Żeby się produkowało tak jak powinno. Dobra. Mamy rubiny, mamy szafiry. Zróbmy nasze działa. Może zróbmy ze 3. Sobie mogą od razu te dać, żeby się produkowały. No i dobra, i to będzie nasz. Będzie nasz czołg bojowy. Okay, czy to chcemy ograniczać? W sumie nie, niech się produkuje. To, że nam ubędzie trochę tych ród, to nic złego się z tego nie stanie. Dobra. Wróćmy właśnie jak ta sytuacja z plastikiem. Stabilna. Spoko. Pierwsze już się zaczęły robić. Dobra. Okej, zasilanie skoczyło. No i dobra. Jeszcze możemy jedną tarczę tutaj dostawić. A właśnie, overdrive, zobaczmy ten. Gdzie on jest? Tutaj. Fuzja komórek pojazdu w takim razie nie wystarczy nam chyba na to miejsca. No nie. Dobra, zobaczmy jak jeździ taki przyspieszony. No, troszkę szybciej. A właśnie, to jeszcze jest fajne, że jak zrobimy sobie już ten czołg, to jego ekwipunek zostaje na miejscu. Dobra. No tutaj chyba trochę paliwa stałego. Więc sobie go wezmę trochę, jako zasilanie naszego czołgu. Dobra, wywalę ten węgiel. Właśnie, tylko muszę gdzieś stanąć w zasięgu sieci. Jak tam nam idzie? Okej. Produkty ropowe w mniej więcej dobrym są stanie. Dobra, gdzie leci ta chmura robotów? Lecą już do mnie, fajnie. Dobra, to pojedziemy sobie tutaj i wypróbujemy nasz nowy czołg. Nie mam do niego amunicji,
poza tą standardową karabinową i poza tymi naszymi laserami. Właśnie, czy mam napalm? Nie. Ale mógłbym sobie zacząć produkować napalm. Myślę, że to byłby nie najgorszy pomysł. Dobra. Zrobię to później. Póki co zajmijmy się tymi obcymi. Dobra. To już mogę postawić mój czołg. Dobra, paliwo stałe. No brzmi dużo, tak. No sami wiecie. Okej, okay, tarcza pochłania drzewa. Okej, okay, fajnie. Nie będą nam tu latać cały czas. W takim razie może... Nie, nie stać nas już na dodatkową tarczę. Spoko. Dobra, tutaj się przebijemy. Tak, na dużo ta tarcza nie starcza. Szkoda. Całkiem chyba szybko zużyło nam to paliwo, się zdaje. Dobra. Tutaj przekopię robotami. O, tu jeszcze źródło gazu. Mogę je kiedyś podłączyć. Dobra. W tym razie zobaczmy, jak sobie poradzimy z obcymi w naszym działku Gatlinga. Sienkrażynie 20. Fila 20. Jaki ma standardowy karabinek? 18. To w sumie nie aż taka duża różnica. Właśnie, czy mam Bob Enemies? Chyba nie. Wiecie co? Zobaczę. 14. Zobaczę szybko do gry i zobaczę, czy mam Bob Warfare. Chyba nie mam Bob Enemies. Zobaczę szybko, bo chyba w Bob Enemies powinny one dropić te artefakty, bo tak, nie mam Bob's Enemies. Ale więc później to pewnie będę musiał dodać, a na razie zabawmy się z tym, co mamy. Przy okazji widać bullet stray. No właśnie, zapomniałem, że mam lasery. W takiej prędkości strzelania ten bullet stray chyba nie wygląda najlepiej. Tak, czołg jest dużo szybszy w walce, co czuć. Niestety to oznacza, że jest trochę mniej też sterowny. Dobra. Lasery chyba dużo nie robią. Też nie, to w sumie nie. Dosyć szybko je zabijają, więc cofam. Szybko zabijają przeciwników. Nie muszę się martwić, bo całkiem wolno strzelają. I dobra, tam jeszcze chyba coś zostawiłem. Parę plujców. Dobra. Czy chcemy pojechać do tych dużych baz? W sumie czemu by nie? Amunicji mam jeszcze dużo. Dobra, zestawy naprawcze mi się kończą.
Więc może zrobię parę na zapas, żeby nie było potem w topie jakiejś. Dobra. Idzie całkiem sprawnie. Dobra, jadę trochę, żeby zobaczyć, jak tam akumulatory. Całkiem ok. Tak, czyli to nie wyświetla baterii pojazdu, tylko nasz, zawsze naszą własną. Dobra. Się załadują tarcze. Dobra. W sumie na atmą nie muszę chyba tutaj za bardzo strzelać. Zobaczymy, co będzie. Jak dobrze sobie poradzimy, jeżeli po prostu nie będę strzelał, tylko pozwolę laserom robić robotę. No, też całkiem nieźle dają sobie radę. No, ale bez zużywania amunicji czołg sobie całkiem nieźle daje radę. No fajnie. Daje czołg radę. Przydało mi się troszkę więcej w sumie tarczy energetycznej, bo ta jedna zużywa się bardzo szybko. Czy możemy opracować lepsze tarcze? Tak, ale to by wymagało już artefaktów obcych. Dobra. A, tu jeszcze mamy jeszcze jakieś lepsze procesory. Okej. Dobra, w tym razie, aha, tak, tego jeszcze nie możemy badać, bo potrzebujemy badań tych, dobra, to też kolejna rzecz, którą będę musiał się zająć niedługo. Dobra, może rozwalmy jeszcze tą bazę. Dobra, jak się tu przycisnąć, patendy. O, jakieś nieskończone złoże. Dobra, możemy w sumie jeszcze troszkę poeksplorować. Może znajdziemy jeszcze jakieś kolejne złoże litu. Albo jakichś obcych, których pomordujemy dla przyjemności. Bo możemy. Jak z paliwem stoimy? Całkiem spoko. Ile prędkości? 63. W sumie nie aż tak dużo. Prawie do pociągów, które jeżdżą po 200 parę. Czuję się trochę jak taka mobilna wieża laserowa. Więc możemy robić taki tower creeping, tylko że bez wież. Bardzo mobilnie. Czy nam uszkadzają? Trochę, czołg. To tyle. No, panie. Skasujmy jeszcze tych panów.
Na razie nie widać żadnych kolejnych złóż litu. O, jakieś już duże bazy. Aż może się nie będę tutaj aż tak za bardzo zapuszczał w takim razie. Możemy się przejechać, pozwiedzać trochę. Tam... akumulatory? O, w sumie akumulatory nam też powoli się kończą. Więc musimy też to brać pod uwagę. Tak, ale troszkę możemy pozwiedzać jeszcze. Tak w sumie dużo ciekawych rzeczy tutaj nie ma na razie. Okej, chodźcie roboty. Czy to jest lit? Tak. Woda termalna, o. Cały czas mówię lita, mam na myśli właśnie wodę termalną. Dobra. Ale pociąg za sobą ciągnę obcych. Dobra, przejdźmy się jeszcze tędy. Zobaczymy może jakieś ciekawe surowce. Poza obcymi. Patrzcie, chyba zmieniałem ustawienia na tej mapie, żeby gęstość obcych była niska. Tak, wystarczy już troszkę odjechać od centrum. Już jakie wielkie bazy się spotyka. Dobra. Panów załatwimy dla sportu. Akumulatory troszkę się podładowały. Chcę się tędy przebijać, dobra. Może objadę tędy. I wrócimy. To będzie koniec na dzisiaj. Okej, spore złoża oleju. Warto odnotować. Okej, przejdźmy jeszcze tutaj dookoła. O! Jest spore złoża gazu naturalnego. Okej, bo wracaj robociku. Okej. Na razie nie widzę nic ciekawego dalej. Dobra, no to wracamy. Jeszcze może postrzelamy paru rzeczy. A właśnie, jak to zanieczyszczenie? No, daleko. Jest jeszcze, ale spoko. I tak możemy tych paru panów jeszcze wykosić. A jeszcze małe. Jak śmiesznie. No patrzcie jak czerwono. Dobra. Te tereny w sumie również chyba będę mógł podwiedzać. Okej, dobra. Może, że nic nie rozwaliłem. Coś jeszcze tutaj ciekawego odkryliśmy. Termalna 109%. Nie mamy zbyt dużo tej wody termalnej. Dużo musielibyśmy się bić o tą przynajmniej. Dobra. Może w przyszłości jak jeszcze lepsze. A właśnie, bo jeszcze mamy coś takiego jak dron bojowy. Mhm. Czy to tutaj mam w walce? Dron szturmowy. Próbuj to zbudować, co to właściwie jest? Czy to jest, będzie po prostu czołg z ciałami laserowymi? Ciekawe. Okej, to troszkę zajmie. Mhm. No i dobra.
No i stoi sobie. Nie mogę na niego kliknąć. Okej. Stoi sobie i nie rusza się. Czy musimy je jakoś kontrolować? Chwila, są jeszcze jakieś dodatkowe tego technologie? Okej. Musiał wygooglować, o co z tym chodzi. Że taka wygląda po prostu, że to nie działa. Że w przyszłości będzie działać. Dobra. W każdym razie, w samym odcinku, może tak, chyba podepniemy sobie ten rubit, pociągniemy tutaj pociąg, podłączymy sobie wody termalne i powoli zaczniemy robić coś z tym litem. Będzie nam potrzebny do baterii litowo-jonowych. I do żółtych układów, znaczy żółtych układów, do żółtych pakietów naukowych. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!